Siema ludzie, dzisiaj temat o 5 najdziwniejszych powodach odwoływania wizyt fryzjerskich. Tak, najdziwniejszych, bo rozumiem, że ktoś może mieć raczkę, ktoś może zachorować. Naprawdę to wszystko rozumiem. Ale ostatnio moja koleżanka z pracy miała bardzo osobliwe, bardzo dziwne przypadki odwoływania wizyt i to zainspirowało mnie do tego odcinka. A w międzyczasie przypomniałem sobie też różne odwołane wizyty u mnie i ich jakby powody. Także nie przedłużając dalej, zaczynamy. Też zaznaczę, że jeśli nie obserwujesz mnie na Instagramie, to serdecznie zapraszam tutaj poniżej, wyświetlą ci się moje Instagramy, ale ja już zaczynam od pierwszego powodu. Od pierwszego powodu? 13 powodów. Nie, będzie tylko 5 powodów. Pierwszy punkt dotyczy mojej koleżanki i jest po prostu to tak weird, ale okej. I słuchajcie, ja tutaj nie oceniam kto, kogo, na co stać, ile ma kasy, bo to nie chodzi o to. Z tego co zauważyłem, większość ludzi, którzy mnie oglądają, to inteligentni ludzie i zrozumieją to, o czym mówię, więc nie wiem po co to tłumaczę, no ale wiecie jak jest. Dobra, bo już przedłużam, już mnie to denerwuje też. Moja koleżanka raz do mnie dzwoni z takim śmiechem, że zadzwoniła do niej klientka i mówi, że ona ma tylko 200 zł na koloryzację. I moja koleżanka do niej mówi, no ale nie ma takiej koloryzacji za 200 zł. To wie pani co? Ja muszę odwołać wizytę, bo ja mam tylko 200 zł, bo muszę jechać na ferie. Drugi punkt, który też spotkał moją koleżankę, ona ma te punkty tak dziwne i śmieszne, że po prostu to jest jakieś naprawdę randomowe, osobliwe i po prostu, nie wiem jak to jeszcze określić, ale dostała SMS-a i to było jakiś tydzień temu, ponad tydzień temu, słuchajcie, że ja tego SMS-a widziałem. Dzień dobry, przepraszam, ale muszę odwołać wizytę, bo zmarzłam. Tak! Zmarzła! Odwołała wizytę, bo zmarzła. I może dla niektórych z was to jest normalne, no ale przecież przyszłaby do salonu i by odmarzł. Nie wiem, to jest tak dziwne. To nie wiem, nie pójdę do lekarza, bo zmarzłem? Nie pójdę do kina, bo zmarzłem? Ona musiała chyba naprawdę mocno zmarznąć. Trzeci punkt, słuchajcie, i powód, dla którego ktoś odwołał wizytę. Powód jest może nie aż taki dziwny, ale kurde, przecież dałoby się chwilę z tym poczekać. Przepraszam, ale muszę odwołać wizytę, bo zapomniałam dać tabletkę kotu. I teraz, ja kocham zwierzęta, ja wszystko rozumiem, ale przecież 2-3 godziny i ten kot by dostał tabletkę. Wątpię, że coś by się stało. No ale nie wiem, zaraz tu ktoś mnie zaatakuje. Ja też naprawdę kocham zwierzęta i miałem tych zwierząt dużo, ale no tak słabo odwołać 2 godziny, czy tam nawet godzinę, a nawet czasami pół godziny przed wizytę odwołać, bo muszę dać tabletkę kotu. Piąty i ostatni powód odwołanej wizyty, słuchajcie, i to jest dla mnie tak dziwne, że miałem taką sytuację jakiś czas temu. Przez dość długi czas umawiała się do mnie pewna osoba. No ale co chwilę, już nie wspomnę o tym, że ta wizyta kilka razy była przekładana, bla bla bla, już po prostu też nudne, boring. No ale dobra. No i słuchajcie, jest umówiona, ja już tam sobie czekam. I chyba z 20 minut przed wizytą dostałem SMS-a, że bardzo mnie przeprasza, ale ona nie przyjdzie do mnie, ponieważ stwierdziła, że te włosy są jednak fajne, takie jakie ma. I ona nie chce nic zmieniać. 15 minut przed wizytą, gdzie miałem na nią jakby zarezerwowane prawie 4 godziny. Zajebiście. Pozdrawiam. I tak, witajcie w świecie fryzjerskim. Takie sytuacje się zdarzają. Są niestety bardzo irytujące. To w pewnych kwestiach jest bardzo niewdzięczny zawód. Ale tak bardzo kocham włosy i uwielbiam moje te fajne klientki, że ciężko mi się z nim rozstać. Jeśli ktoś z was pracuje w jakichś usługach, dajcie mi znać, czy miałyście albo mieliście jakieś dziwne sytuacje albo dziwne powody odwołanych wizyt przez waszych klientów. Jestem bardzo ciekawy. Jeśli film wam się podobał, to zostawcie oczywiście kciuka w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału i pamiętajcie, przy subskrypcji kliknijcie dzwoneczek,
pojawią Wam się takie trzy okienka i kliknijcie okienko, w którym napisane jest wszystko, bo dzięki temu będziecie miały i mieli powiadomienia o tym, co wrzucam na YouTube'a cały czas, a nie tylko jakieś tam przypadkowe rzeczy. No, także no, do zobaczenia. Hej. A, i zapraszam na moje Instagramy. Tak robił predator chyba, nie? Dobra, nara.